Hej, koniku, co słychać? Chcesz jabłko? Tylko nie mów mamie. Zacznij od zagrody dzwoneczka. I przyda ci się to. Dobrze. Dzwoneczek. Pomożesz mi? Pomóc ci? Nie. To moja praca. Dobre, co? Fu! Ojej, przepraszam. Chyba wrócę później. Fu. Skończyłam już. Tak? Dałeś dzwoneczkowi suplementy? Tak. Sprawdziłaś wodę? Tak. Wszystko dokładnie zrobiłam, tak jak pan mnie prosił. Dobrze, to przynieś siodło, uzdę i czaprak w paski. Yes! O, przepraszam. Będę cichsza. Dobrze. Na początek upewnij się, że poprank jest dobrze zapięty. Dobrze. A ile pan... Nie razy pan bierze tą derkę. Lepiej nie pytaj. Skakuj. Okej. Nie z tej strony. Nie kręć się. Konie wyczuwają emocje. Dobrze. Chodź tutaj, dzwoneczku. A czy mogę zapytać o coś jeszcze? Jeśli musisz. I proszę, nie pytaj tyle razy i nie przepraszaj. Dobrze. Dlaczego nazywa się dzwoneczek? Nie wiem. Tak się nazywał, jak go kupiłem. A pana zdaniem wygląda na dzwoneczka? Chyba nie. Moim zdaniem powinien nazywać się Chuckers. No, nazywaj go jak chcesz. Zabierz go na wybieg. Dobrze. Chuckers. Dobre imię. Och, kochanie, widziałaś moje kluczyki? Nie.
A szukałaś torebce? Nie. Ach, gdzie moja torebka? Czekaj, pomogę ci szukać. Oh. Tutaj jest. O, dziękuję. Jak ładnie wyglądasz. To znaczy, zawsze ładnie wyglądasz, ale nie aż tak ładnie. Wybieram się na wieczorek akademicki, mówiłam ci. Poetycki, znaczy się. Aha. Ale tylko po to się tak ładnie ubrać? Dobra, masz mnie. Idę z kimś. Powiedz mi, kto to jest. Zdradź nazwiska. Idę z jedną osobą. Czyli to randka. Co to za ton? Nie nic, po prostu chcę wiedzieć. Nazywa się Ben. Czekaj, Ben? Czy to nie jest uczeń z twoich zajęć, ten co chodzi w spinkach i w krawacie? Tak. Dlaczego ci to nie pasuje? Nie, po prostu... Dziwię się. Ale nie martw się, to nie jest jakieś zobowiązujące spotkanie. Okej, ale dobra. Przygotuj się, bo on podobno je mięso. Och. Mówię ci, idę na wieczorek poetycki i już jestem spóźniona. Dobra, to idź. Poradzę sobie. Dobra, ale nie chcę cię zostawiać w takim stanie. Proszę, idź, poradzę sobie. Dobrze. A czy ja dobrze wyglądam? Tak, pięknie. Och, dziękuję. W razie co wezmę ze sobą komórkę. Dobrze. I wrócę około 21. Dobrze, poradzę sobie, idź już. Pa. O, jesteś. O, tak bym chciała, żebyś z nami był. Hej, już jestem. No i co? Jak było? Dobrze. To sweter taty? Tak. Wiem, że jest ci ciężko. Ale pamiętaj, że jesteś dla mnie najważniejsza. Wiem. I nic tego nie zmieni. Zawsze będę kochała naszego tatę. I nikt go nie zastąpi. Tak bym chciała, żeby on z nami był. Wiem. Kocham cię. Ja ciebie też. Hej, chcesz zrobić dziurę? Nie. Przepraszam. Sprawdzałam cię. Serio? Zdałaś egzamin. Osiodłaj konia. Jedziemy na przejażdżkę. Tak! Czy mogę zadać pytanie? Jeśli musisz. Jak długo jeździ pan konno? Dobra, jeżeli chcesz tyle gadać, to lepiej mów mi Dante. Dobrze, to ile jeździsz? Od dzieciństwa. O, szczęście z ciebie.
wiesz co? Chyba coś mu się przyczepiło do kopyta. Boli go? Nie, ale trzeba to... Muszę to wyciągnąć. Czy możemy pojechać do zakrętu i wrócić? Dobrze, ale nie oddalaj się za bardzo. Okej, dobra. Chodź, Chuckers. O, witaj, Moondance. Cześć, Marta. Cześć, Fiona. Ty jeździsz? Od kiedy? Dopiero co zaczęłam. Co to za koń? To Chuckers. Pinto. Pinto w ogóle się nie nadają. Dlaczego? Bo nie umieją skakać. Chodź. Znasz je? Koleżanki ze szkoły. Niech nie gadają o tym, czego nie wiedzą. Chuckers dobrze skacze. Naprawdę? Dopiero teraz zamierzałeś mi to powiedzieć? Zaczekaj. Nie wiem, co ja robię, więc lepiej ty prowadź, dobrze? No dalej, ruszaj. Au! No cóż, całkiem nieźle. Hej, co ty robisz? Właśnie sprawdzałam jego umiejętności. Ale nie możesz tego robić w ten sposób. Och. Nie gniewaj się, proszę. Przepraszam, naprawdę. Czemu bez siodła? Czytałam, że takie siodło jest za ciężkie na skoki. To prawda. Proszę, nie złóż się, naprawdę. Tego. Potrzebujesz tego. Angielskie siodło. Dziękuję. Weź się. Hej, czy to ty? Tak się składa, że tak. Wow, nie mówiłeś, że skakałeś. Bo nie pytałaś. Proszę, mógłbyś mnie nauczyć? Nie. Ale dlaczego? Ten rozdział w moim życiu został już dawno zakończony. Naprawdę? Ale proszę, dlaczego nie chcesz mnie nauczyć? Dlaczego mieszkasz tutaj sam? Gdzie twoi klienci? To nie twoja sprawa. I dosyć już tych pytań. Naprawdę bardzo przepraszam. Zadaję za dużo zbyt osobistych pytań. Nie musisz przepraszać. To dobre pytanie. I zasługuję na odpowiedź. Wiesz, dlaczego nie mam klientów? Podjąłem w życiu kilka złych decyzji. I to sprawiło, że zniszczyłem sobie opinię. A ciężko ją czasami odbudować. Każdy zasługuje na drugą szansę. Potrzebujesz tylko prawdziwej i zadziornej uczennicy, która w ciebie wierzy. Tak sądzisz? A gdzie znajdę taką zadziorną uczennicę? Musisz utrzymać idealną równowagę.
Rozłóż ręce. Bardzo dobrze. Teraz chwyć wodzę. Świetnie. Pamiętaj, musisz kontrolować każdy jego ruch. Mhm. Bardzo dobrze. Dobrze, rozluźnij się. Świetnie. Prawa noga. Dobrze. Teraz przeszkoda. Rozluźnij prawą nogę. Och, przepraszam. Patrz na przeszkodę. Dobrze. Danny Checkers! Dogaj mnie! Świetnie! No dalej! Super! Mamo? O, nareszcie jesteś! A to moja wiecznie spóźniona córka. Ben, proszę poznaj moją córkę, Mundens. Witaj. Dzień dobry. Syna Bena już chyba znasz, prawda? Cześć. Ej, fajny kask. A, no tak. Wrócę do was za chwilę. A ja przyniosę mrożoną herbatę. Mundens, o co ci chodzi? Och, skompromitowałaś mnie, wiesz? Jak mogłaś mi to zrobić? Teraz on widział mnie w takim stanie. I wszyscy się o tym dowiedzą. Och, nie mógł wiedzieć, że przeprowadziłaś tego sztywniaka. Mówiłam ci, że Ben przyjdzie. Ale wiesz co? Zapomniałam. Naprawdę? Czy zrobiłaś to specjalnie? Nie! Wielkie dzięki, wiesz? Dobra, zbiorę te talerze. Pomogę ci w zmywaniu. Nie, ja to zrobię. Za chwilę przyjdziemy. Okej. Uch, twoja córka chyba chciała mi dzisiaj ukatrupić. Nie. Dobra, tak. Przepraszam cię. Nie, nic się nie stało. Mój syn raczej nie lubi takich żon. Ale wiesz co? Musimy się lepiej poznać. Ja lubię eksperymentować. I ty też powinnaś. Na serio? Nie, żartuję. Ale to prawda, musimy się jeszcze lepiej poznać. Mhm. Wiesz, twoja mama jest bardzo miła. Wiem. Jedyna jej wada to obsesja na punkcie tofu. A gdzie twoja mama? Wyjechała do Miami z chłopakiem. To palant. Współczuję. I przykro mi. Nie szkodzi. Przywykłem już. Mój tata bardzo lubi twoją mamę. Wiem.